Już jesteście. Cześć, jestem Nikodem. Dzisiaj wam przeczytam opowiadanie o Jasiu, jak ważny jest sport. Stworzyliśmy je razem z moją mamą. Gdzieś tam, kiedyś tam był sobie mały Jasio. Jasio słynął z miłości do piłki nożnej i innych sportów. Ale wszystko zmieniło się w dzień pierwszej komunii świętej, gdy otrzymał w prezencie od dziadka pierwszy własny komputer. Jeszcze tego samego dnia zasiadł przy klawiaturze i dał się pochłonąć fascynującemu wirtualnemu światu. Tak bardzo, że zapomniał o przyjaciołach wesoło bawiących się na jego przyjęciu komunijnym. Od tego czasu nic już nie było jak wcześniej. Jasio spędzał przed komputerem coraz więcej czasu i coraz częściej odmawiał kolegom zabaw na dworzu, aż pewnego dnia przestali pukać do jego drzwi. Jasiu, synku, chodźmy na spacer, prosiła mamusia, trzymająca w dłoniach jego ukochaną piłkę, zgraną podpisami wielu przyjaciół ze szkoły i sąsiedztwa. W jej oczach widać było troskę, lecz Jasiu nie słuchał. Kiwał tylko przecząco głową, w ogóle nie odrywając wzroku od pulpitu monitora. Nie widział smutku w oczach mamy. Pochylał się nad klawiaturą, całkowicie skupiony na nowym życiu. I tak mijały miesiące, potem lata. Jasiu zauważył, że plecy go bolą i czuł, że coraz trudniej jest mu się wyprostować. Ale natychmiast usuwał z głowy przykre myśli i pozwalał, by wirtualny świat koił jego niepewność. Jednak pewnego dnia, idąc do sklepu, usłyszał śmiechy dzieci. Dzieci te śmiały się z niego, pochylały się zgarbione, naśladując jego dziwny chód. Starsi koledzy kpili. O, mamy własnego dzwonnika. Jasiu pochylił głowę, zatkał uszy i dziwnie wyglądającym kłusem uciekł do domu. Nigdy więcej nie ruszał w dzień, nigdy więcej pośród ludzi. Stał się smutny i bardzo samotnym odludkiem. I tak Jasio dorósł, pogrążony w wirtualnym świecie, całkowicie poza światem realnym. Pewnej letniej, ciepłej nocy, chadzając po opustoszałych, czarnym jak smoła alejach parku, zauważył błysk w trawie. Zbliżył się zaciekawiony i podniósł błysk kotka. Mieniło się milionem barw. Wyobraził sobie, że to magiczny przedmiot spełniający marzenia. Zamknął oczy, ścisnął błyskotkę i pomyślał: proszę, chcę znów być małym chłopcem w dniu pierwszej komunii świętej. Otworzył oczy i w pierwszej chwili nie rozumiał, co się dzieje, skąd znalazł się w tym pokoju. Dlaczego jest tak widno? Czemu leży w łóżku? Oj! Zawołał, gdy ujrzał minionki na swojej pościeli. I skoczył spod kołdry i oniemiał. Jego plecy były proste, a on ubrany w spidermanową piżamę. Znów był 9-letnim chłopcem. Ze zdumienia odbierało mu dech. Spojrzał z niechęcią na nowiuśki komputer, który kusił go z rogu pokoju. Tak, pamiętam, wczoraj miałem pierwszą komunię świętą. Ale nie podszedł do niego. Nie włączył, podbiegł do kosza z zabawkami, wygrzebał ukochaną piłkę do nożnej i wybiegł z pokoju, wpadając wprost na zaskoczoną mamę. Mamusiu, ja chcę na dwór pograć w piłkę z Krzysiem i Dawidem. Mama uśmiechnęła się, przytuliła swój 9-letni skarb i radośnie odparła: ale może nie w piżamie, szkrabie.
Odtąd życie się zmieniło się całkowicie. Miał przyjaciół, prostoplecy i wszystko to w świetle dnia. Nigdy już nie był samotny i żył długo, zdrowo, szczęśliwie. A z tej bajki morał taki: nie czekaj na magiczne przedmioty, które mogą ci naprawić przeszłość. Zadbaj o szczęśliwe jutro już dzisiaj. Sport, ruch budują naszą przyszłość dokładnie tak samo jak edukacja.